Tak. Nie wiem, czy wszyscy są. Ale to nie, ja jestem na niej, żeby ona szła za nami, ale nam nie mówi. Już może być tym. Znaczy ona, jak, skoro już powiedziała, że nie chce, żeby miecz został zniszczony, to zaczęła wam dalej tłumaczyć, że bardzo jej zależy na mieczu, tym konkretnym na Amarakiusie i w związku z tym chce wam pomóc i albo przynajmniej pozostać z wami tak długo, jak to możliwe. Ja tak wzruszam ramionami, nie mam nic przeciwko. Well. Mnie to nie przekonuje, przecież to jest sukub. No i? Nie żartujcie. Rasistka. Jeżeli to mówisz, to jedynie tak Janusz patrzy na ciebie, patrzy na Zanakusa, patrzy na siebie. Znaczy nie pamiętasz, co mówił ten Paladyn. Że Loteris nadal też cały czas ją obserwuje podejrzliwie. Patrzy na Efa. Pokryta. W sumie ona nie lubi Jugo, bo jest nienaturalny, więc co jej się dziwić, że jest uprzedzona. Dobra. Bo jednak pójście na górę Celestię z nią mogłoby zrobić pewien problem. Tak, na razie. Dlatego następną scenę zaczynamy w Sigil. F poszedł się dogadywać z kupcem, którego wskazał mu Loteris, natomiast on mógł mnie zaprowadzić przez miasto. Gdzie zacząć opis? Może od tego, że jest to miasto w kształcie pączka. To znaczy wewnętrznej strony pączka, a konkretnie to jest wewnętrzna strona torusa. Tak się mniej więcej to tłumaczy. To znaczy jak patrzysz w górę, to widzisz też miasto. Bo ono tak zakręca w pętle. I Aima też to ogląda i o ile wcześniej komentarze na temat jej natury, w komentarzach odnośnie jej natury zrobiła się cicha i trochę trzymała się z boku, to teraz ma taką minę, jakby widziała coś absolutnie niesamowitego. Well, Janusz ze swojej strony w końcu jest w stanie się zrelaksować i przybrać jakąś bardziej naturalną postać. Aha. Znaczy wiesz co, nawet nie musisz się specjalnie starać, bo rzeczy, które widzisz na ulicach, nie to tak. Są czasem tak dziwne i tak powykrzywiane, że przestajesz się przejmować. O to mi właśnie chodzi, że generalnie Janusz nagle zaczyna generować nieprzyjemną ilość ogonów, macek, szponów i zębów i oczu. I w sumie nigdy nie zwraca uwagi, bo zwykle w zasięgu wzroku jest i tak coś dziwniejszego. Tak. W międzyczasie, jak szliście do Sigil, to Loteris też przez chwilę rozmawiał z Zarakusem i Sionach. Istotne pytanie, Paul. Czy widzimy gdzieś na ulicach grupkę jakichś gości prowadzących ząb? Co prowadzący? Dobra, skuczy. Dobra, co tam Loteris, o czym nas informuje? Tak, znaczy ogólnie rzecz biorąc, że główny podejrzany jest dość oczywisty. Jeżeli w ataku na diabły uczestniczyły dridery, to jest tylko jedna istota w otchłani, której dridery służą. To co, halo? Jak tak jesteśmy z boku z Loterisem, to ja bym mu chciała tak na łóżko. Dlaczego ufamy temu sukubowi? Już ci powiedziałem, nie tyle mu ufamy, co ona cały czas coś tu ukrywa i cały czas wie coś więcej. W związku z czym, zanim zbliżymy się na wyciągnięcie ręki do miecza, możemy ją w najgorszym wypadku nawet zabić. Czemu nie dowiemy się tego, co ona wie, tylko pozwalamy, żeby szła za nami? A jak chcesz to zrobić? Chcesz ją torturować? Prawdopodobnie no. Tylko sprawi się jej przyjemność. A ja myślałam raczej o Efie. W sumie nikt nie umie czytać w myślach nas? On umie zmusić, a ja... Nie. F niby umie trochę. No, ale wiesz, to jednak demon. Może być bardziej odporny niż śmiertelnicy na takie cuda. Dobra, jak uważasz.
Wiesz co, instynkt mi podpowiada, że z nią jest coś dziwnego. No mi też, ale nie w ten pozytywny sposób. Kurde, no teraz mógłby... Zresztą mamy opcję awaryjną, pokazuję na Taragusa. No tak, dokładnie. Zalakus wyrucha z niej odpowiedzi. Nie w tym kontekście to powiedziałem. To bardziej chodziło o to, że on naprawdę nie przejmuje się, czy ktoś go zdradzi, czy nie, bo i tak sądzi, że tego kogoś zabije. Oj tam. Sukubica będzie je wyjękiwać bardzo głośno. Dobra, tak czy siak. Czy chcecie jeszcze o czymś pogadać? No i jesteście w Sigil. Ja za Rakusa chciałam wypytać o... co on mówił, że Loteris walczył z czymś, jakimś, czy coś takiego, jakieś stare dzieje, coś takiego. Ja jestem trochę niewtajemniczona. Chyba, że Greta mi o tym opowiadała kiedyś. No, Greta akurat brała udział w tych wydarzeniach, więc... Jak jeszcze była NPC. No widzisz, bo my tu się znamy już od ładnych paru lat. Największa bitwa, jaką razem stoczyliśmy, to jak żeśmy pokonali smoka Valvariusa, wielki niczym góra. Coś to była za bitwa. W sumie mam głoda, żeby ujebać jakiegoś kolejnego smoka. Też ale... się zabiliśmy smoka. No ale niestety obowiązki wzywają. Jestem przekonany, że w momencie jak mówisz o pokonaniu kolejnego smoka, to Hugo gdziekolwiek jest zaczął kichać. W każdym razie robię bardzo takim tonem głośnym, pewnym siebie, opowiadam o tych swoich wyczynach, jakie to żeśmy tytuły zdobyli, ile żeśmy potworów zabili i tak dalej. A o akcji w finałowej, że tak powiem, też opowiadasz? Oczywiście, że tak! Jak dzielna grupa bohaterów w składzie Loteris, Shaya, Zarakus, tam jeszcze był? A, Tadeusz, razem z Gretą. Poprowadzili armię orków i mechanicznych golemów na atak przeciwko rasie, która żyła w przestworzach. A dlaczego to zrobili? Bo ta rasa planowała wyrżnąć wszystkich, którzy mieszkali na powierzchni. Po czym okazało się, że Shaya tak naprawdę jest z tej rasy i że jest szantażowana, ponieważ cała jej rodzina jest przytrzymywana przez Big Bad arystokrację. Ale i tak wyrżnęli? Dosłownie naziści. Od tej akcji zaczęły się problemy planarne, albowiem ich miasto przestworza zostało przeniesione na Astral i wybuchło. No tak mniej więcej było, a całość była w trakcie... Ponieważ jak walczyli z tym smokiem, to Loteris popełnił drobny błąd życiowy, którego nigdy w życiu sobie już nie wybaczy. To znaczy zabił pewnego bardzo złego, mrocznego nekromantę. Który to bardzo zły, mroczny nekromanta, tak naprawdę, mimo że był zły, mroczny i okrutny i w ogóle straszny ten, to był jednocześnie ostatnią linią obrony całego multiversum przed najazdem czegoś jeszcze gorszego. Czyli to nie moja wina, że się świat rozpada. No nie, kurde, no ty... będą szukać kozłów ofiar. Też, ale ty jesteś odpowiedzialna za zupełnie inną część rozpadania się świata. To są ogólnie stare dzieje i za to, że w tej chwili... Na to, na co Hugo narzeka, to należy winić Shaya. To, co się wydarzyło 5 lat temu. Well. A ja bym Zarakusowi poopowiadała, jak to ostatnio pokonaliśmy wielkiego smoka, ale opowiadam to tak, jak on opowiada swoje historie, czyli co to się kurwa nie działo. Loteris się uśmiecha do Zarakusa porozmawiawczo. No mówię, uczę ich. Tak. Powiedziałbym... Tata się śmieje. To dobrze, bo inne opcje to były tak, że albo to jest don't bullshit the bullshitter, albo naprawdę próbuje mi zaimponować, żeby się z nią przespał. Nie to, żebym oponował. Prycham.
Zaragus, jak no jestem całym Sigil, to oczywiście tak... Nie zmienia swojego podejścia. Bo tak w ogóle, jak ty to opowiadasz, no ten cały czas to Jarus tylko mruczy pod nosem, podczas to których wydarzeń byłem zamknięty w piwnicy. No nie, no raz wyszedłeś. Do zgardu za mi. Dobra, to jest chyba ten moment, gdy wszyscy patrzymy na ciebie, Janus, MC. Janus, ustaliliśmy, znaczy, tak wiem. Loteris mówi, wiesz Janus, ustaliliśmy, że tak długo, jak nie dzieją się naprawdę poważne rzeczy, to będziesz sobie siedział w tej piwnicy cierpliwie. Dopóki nie dzieją się naprawdę poważne. Masz na myśli ta wielka bitwa na planie astralnym pomiędzy dwiema, trzema armiami, w której została unicestwiona cała jedna rasa, się nie kwalifikowała? Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy akurat doskonale bawiłeś się jako szeryf przystani Hadriana. I pożerałeś przestępców. Drobne przekąski. W sumie jakoś nigdy nie zobaczyliśmy, dlaczego Janusz wtedy nie poszedł. Nie wiem, prawdopodobnie dlatego, że grałem Szają. No to tak, główny powód był taki, że grałeś Szają. Bo to był jej wątek. Ale w sumie tak, dobre pytanie, czemu żeśmy go nie wyszczelili gdzieś w to miasto? Niech robi dywersję. Ale w zasadzie technicznie rzecz biorąc to, co Bryl mówi, to możemy zrobić retcon, że tak naprawdę on został wystrzelony w inną część miasta jako dywersja. Oj tak. Spok. Dobra, tak czy siak, wracając do wydarzeń bieżących. Tymczasem F miał spacer po mniej przyjemnych dzielnicach Sigil, to znaczy dolnej części Sigil, która jest bardziej nieprzyjemna jak dolne plany. Chyba sobie poradziłem. Tylko 10 razy próbowali cię okraść, ale za każdym razem ze zdziwieniem orientowali się, że stoisz 3 metry dalej. Okej. Okay. 5 razy też próbowali wsadzić ci nóż pod żebro, żeby okraść twoje zimne zwłoki i też orientowali się, że stoisz 3 metry dalej. Dobra. Ostatecznie trafiasz do niedużego sklepiku. Takiego typowego, wciśniętego między inne kamienice. Wypełnionego dziwnymi bibelotami, z których połowa przynajmniej emituje prawdziwą magiczną energią, a druga połowa to szmelc, który się sprzedaje. Mm-hmm. Sklepiczek, tak. I kiedy drynda dzwoneczek, to natychmiast właściciel wyskakuje z zalady. Czekaj, bo muszę teraz sobie przypomnieć, jak wyglądał. Jak on jest opisywany? Tak. Halo? Już sekundę, przepraszam, bo się zaczytałem. Dobra, okej. Okay. To wygląda, to jest facet ubrany jak typowy mieszkaniec Sigil. Ma humanoidalne kształty, dość szczupłą sylwetkę i głowę szakala. A kiedy cię... Znaczy, ogólnie, że możesz rozpoznać jego rasę, to Arkanolot. Czyli jeden z daemonów lub jugolotów, zależnie jak zwał, mieszkańców dolnych planów. No i natychmiast z uśmiechem podchodzi do ciebie i mówi, a witam w moim skromnych progach, w moim przyjacielskim, w moim sklepie przyjacielski dolniak. W czym mogę służyć tak zacnemu gościowi? A tak przyjechałem zwiedzać. Uśmiecham się tak drapieżnie. Ale nie, no oczywiście, miasto. Jestem pewien, że przyszedłeś tu coś kupić. W końcu tak nie co dzień gościmy Fenrira. Wow!
Zaczynam się tak czysto śmiać. Dobra, jesteś tym, kogo szukałem. Masz jakieś przytulniejsze miejsce, żeby usiąść? Zapraszam na zaplecze oczywiście, szanowny panie. No, daje się prowadzić w to. Interesie. Dobra, to przechodzicie na zaplecze, jest mały stolik, jest czajniczek z herbatką, on natychmiast polewa. Czy mogę zasugerować coś z dolnych planów, czy jednak wolisz coś bliżej domu? Mam bardzo dobre liście mięty ze zgardu. Co, chyba skusiłbym się na mięty w takim razie. No to nasypał coś z jednego ze słoiczków, zalał wodą i czujesz od razu zapach mroźnych stepów. Dziękuję, czuję się jak w domu. No. Jak rozumiem, znasz Loterisa? Słyszałem coś o tym paladynie. No, nie ukrywam, że staram się trzymać informacje o wszystkich rycerzach miecza. O mieczach także? A, więc w tym celu tu przyszedłeś. No muszę przyznać, że impreza tam na dole, aż czasem żałuję, że przeniosłem się do Sigil. Dobra, wiesz co, napisałem już dzisiaj 1000-stronicowy kontrakt. Czyli ogólnie rzecz biorąc, chcesz kupić informacje. Zwykle chyba po to się tutaj przychodzi. No dobrze. W takim razie mogę zaproponować niską w sumie cenę. Jeden malutki giz, który na ciebie rzucę. Dobra, co on przez to znaczy, że po prostu będę wziął przysługę, czy jak? Nie, rzuci na ciebie zaklęcie giz. Co ono robi, bo wyleciła mi z góry? Okej, okay, zaklęcie giz działa w ten sposób. Znaczy, czy oglądałeś Code Giz? A, ten. Okej, okay, dobra. Tak. To zaklęcie giz działa podobnie, to znaczy umieszcza pewien rozkaz w twoim umyśle, którego nie jesteś w stanie nie wykonać. Znaczy, jesteś w stanie nie wykonywać, ale coraz bardziej będziesz chorował z tego powodu. On uśmiecha się i mówi, ale nie martw się, to nie będzie nic specjalnie inwazyjnego. Po prostu, wiesz, polubiłem to miasto. To cały wielki obwarzanek. W związku z tym, jak już uwolnisz się ze swojego więzienia i zaczniesz pożerać światy i mordować bogów, to nałożę na ciebie giz, żebyś nie mógł ruszyć Sigil. Dobry. A uwierz mi, że ten dzień nadchodzi. A skąd będzie miał wiedzieć, że ten giz robi tylko to? Ale właśnie. Ciebie tam nie ma z Janach. Właśnie, jaką mam gwarancję? Tak głosem rozsądku w jego głowie. No, to są moje warunki. Jeżeli się nie zgadzasz, no to oczywiście możemy się rozejść jak przyjaciele po kubeczku dobrej herbaty. I mięty. Weź mu pójść w pierdol, tak jak Loterys przedtem. Ej, dobra. On tylko nie chce, żebym mu miasto zjadł, tak? Tak. Ech, nie rób tego. Dobra, z mojej perspektywy, jakie to może mieć te konsekwencje? No jak to... Nie, kurde. Dobra, krótka, szybka piłka, żebyśmy nie tracili za dużo czasu. Zgadzasz się, czy nie? Nie, na razie trzyma jakieś inne propozycje. A jak nie, no to cóż. Wzrusza ramionami. No cóż. Po prostu herbatka przypomniała mi tak bardzo o domu, że... Okej. Okay. Następna scena. F wraca do reszty drużyny z niczym. Było zamknięte. Czekam na podsumowanie przez Zarakusa. A podsumowanie na temat tego, bo na sekundę odszedłem. Że kolejny beznadziejny plan. Mówię, że było zamknięte.
Aha. Dobra, to może jak już tu jesteśmy, to da się jakoś inaczej tam. Dobra, prowadzę ich do portalu do Asgardu. Janusz w tym momencie tylko rzuca, może w końcu skorzystamy z mego planu. Dobra, to zróbmy tak, Janusz. Ty idź napierdalać, my będziemy biegać za informacjami, zobaczymy kto pierwszy. Biorąc pod uwagę waszą dotychczasową skuteczność, śmiem twierdzić, że to będę ja. No wiesz, dobra. Metodą prób i błędów już wykreśliliśmy kilka pozycji. Tak, do 3 razy sztuka, patrzę na Efa. Loderis tak się zastanawia, w zasadzie... Zwiad bojowy nie byłby głupi, gdyby nie to, że to najprawdopodobniej jest LOLT, więc musielibyśmy teleportować, znaczy przenieść się portalem do jej domeny. Ja nie lubiłam z nimi walczyć, prawie wtedy umarłam. Znaczy, wiecie, Loteris wie doskonale, jaka jest ze mną sprawa. Możecie mnie wysłać jako zwiad bojowy, tylko że z tego zwiadu bojowego mogę nie wrócić, ale będę się świetnie bawił. Loteris patrzy na was. Nie podejmę samemu tej decyzji. Asgard, ale po co to Asgardu? Ale co jest w Asgardzie? Informacja? Skoro... To jest trzeci pomysł Efa, może tym razem nie będzie gówniany. Nie, to jeszcze ta Cytadela, czy jak tam, Celestia. To nawet nie jest jeden z moich pomysłów, jeju. Janusz odpowiada za Rokusowi, nie znasz Efa zbyt długo. No nie, byłem zajęty treningiem. Przebywałem w innych planach. Po prostu są ceny, za których ja nie chcę specjalnie płacić za cudze to. Jakie za ceny? Problemy. Mówiłeś, że było zamknięte. Prowadzę ich dalej. Ignoruję to. Ja, ale na pewno chcę tam iść? Więc jak się łapię za ramię, łokieć czy gdzieś tam. Co? Prędzej czy później będę musiał tam zajrzeć. Znaczy, no ostatnio ci się udało, nie? Ale wiesz, teraz możesz nie mieć takiego szczęścia. To nie szczęście, to umiejętności. Tak. I to... Grupowy, kpiący śmieszek. Wszyscy w ciebie wierzymy. Flash dobra, forward. To chyba robimy flash forward dobra, do Asgardu. Przechodzicie w takim razie przez portal do Asgardu, skoro wszyscy idą po prostu za Efem. Nie, ja go ciągnę w drugą stronę i uważam, że to jest słaby pomysł. Może poczekajmy pod drzwiami, aż otworzą, co? Jak było zamknięte. Albo wpierwszmy się tam na siłę i... Portale są zawsze jednostronne. Ale ja mówię do tej knajpy, gdzie był F. Tego sklepu, nie? F nam powiedział, że było zamknięte. Tak mówię do... W sumie współczuję. Chce się do mówi, ilości nauczania. Jeżeli F wierzy, że jest w stanie znaleźć coś cennego w Asgardzie... Cóż, Janusz, ty chyba też masz tam znajomych. Werik? Słucham? Znajomi? Pyta, czy... Znaczy stwierdził, że Janusz też ma w sumie znajomych w Asgardzie, więc... No i... No jest mała szansa, że Cymoryl nie jest na mnie bardzo zła. Heh. Pewnie już się przeszło. Znaczy, ja jestem bardzo na nią. Heh. Za co? Janusz, coś mam rocze o zdradzieckiej suce i niedotrzymywanie umów. Okej. Okay. A, dobra, wiesz co, zanim przejdziemy przez portal, ten, zamieniam się w krukę, siadam na ramieniu Sionach i wysyłam do niej, że będziesz robiła za tłumacza. Tłumacza? Tak.
Będę ci podpowiadał. Mam powtarzać twoje mądre słowa. No dobra, przechodzicie przez portal. Standardowy, nie chcę mi się po raz kolejny opisywać, jak wygląda Asgard. Standardowo śnieg. Jak tylko przeszliście przez portal, jest wyjątkowo parszywa pogoda, to znaczy bardzo potężna zamieć śnieżna. Lodowy wiatr przenika przez wasze stroje i wyziębia was. Nagle widzicie przed sobą, jak wiatr zaczyna wiać nienaturalnie, to znaczy zakręcać się w tornado, tworząc gigantyczną chmurę śnieżną. I po chwili z tej chmury wyłania się elfka w pięknych królewskich szatach z oczami świecącymi lodowym błękitem. Well, Janusz się zwyczajowo przywituje z nią. Cymoril. To Janusz się zwyczajowo przywituje, chcąc ją wypatroszyć, a ona zwyczajowo ten. Zwyczajowo jak w kostkę lodu. Tak. Dobra. Zuma tego nie. To nie wiem, ty opisujesz jaki ma humor, czy. Znaczy wiesz co, ona patrzy przez chwilę na waszą grupę. Najpierw się wita z kostką lodu, potem z Aderisem, a potem mówi, jestem tu, zostałam tu wysłana w oficjalnych sprawach, Fenrirze, nie ma sensu, żebyś ukrywał swoją naturę. No dobra, chwilka, bo ktoś mnie zagłuszył, co za kostka lodu? Ja już się zmienił w kostkę lodu, bo próbował wypatroszyć Cymorin. Aha, spoko. Dobra, wiesz co, zaskakuje, zamienia. Co zamienia się z powrotem, co za dziki zap. Się wydało. Prawie się udało. Mam propozycję. Znaczy, Odyn poprzez mnie przychodzi z propozycją, żebyś bez stawiania oporu wrócił do swego więzienia. Ale nie po to, co przyszliś. No tak w sumie. Tak, a w międzyczasie twoja córka ten wykrwawia się ten. Bez sensu i nie możemy ten dorwać się tych, którzy jej tego zrobili, bo wy się czepiacie jakichś starych tych spraw rodzinnych, tak? Znasz Odyna. To nie jest tak, że ktokolwiek z nas ma jakikolwiek wybór w tej kwestii. No i wy zawsze macie wybór. To się zawsze rozchodzi o wybór, a nie, że ten... Już nie udawaj, to ty też wybierałaś. Pamiętam, że to u imprezy. To naprawdę więc... to ona? To nie będzie przebrany Loki? Well. Już nikomu nie wierzę. Znaczy, ja mam zapisane, że Cymorin przychodzi, żeby się dogadać, ale to równie dobrze może być Loki. Fenrirze, doskonale wiesz, jaka jest alternatywa. Bóg ojciec zbierze, znaczy ojciec wszystkich ojców zbierze wojowników, walkirię, sam złapie za swoją włócznię i siłą ściągniecie z powrotem do twojej klatki. To czemu tego nie zrobił do tej pory? Wiesz co, tak wyciągam klepsydrę. Wiesz co, będę miał czas w następną środę, o 2 godziny po południu. Dobra, bo tu jest kombinowanie, a tu może trzeba prościej. Tak robię krok w górę. Czy wiesz, kim ja jestem? Kobieto. Czy wiesz, do kogo trafi ten... Poznać się jeszcze w karczmie de lata? Czy wiesz, do kogo trafi ten raport? A wiesz co, nie pamiętam, czy... Nie, Cymoril to chyba była... Ewentualnie, dobra. Mieliśmy chyba okazję poznać się w przystani Hadriana. To Fenrir, nie Fenrir, ja mam bardzo prostą sprawę. Wojna krwi... wojna krwi, status quo jest zachwiane i pani śmierć dała mi robotę, że mam to naprawić.
A żeby to naprawić, potrzebujemy informacji, żeby dostać się do otchłani, więc przyszliśmy tutaj. No dobrze. Więc nie wiem, jakby Odyn... Myślę, że możemy dojść do prostego porozumienia. Fenrir wróci tam, gdzie jego miejsce, a ja dam wam wszystkie informacje, które widział ojciec ojców. O, nie ma szans. Staję obok F albo coś takiego. Albo pomiędzy nimi. I tak autentycznie in character mówi: jasna cholera, czasami zapominam, jakie te inne plany są wkurwiające. Każdy chce się układać i daje kompletnie nieprzystające warunki. Wiesz co, zamieć księżna jeszcze bardziej się wzmaga, tworząc wokół was tornado i mówi: te sukinsyny zraniły moją córkę. A, doprawdy? Odyn czy nie Odyn? Znaczy, sprawa, w zasadzie sprawa między... znaczy, cała ta sprawa to jest między tobą, Fenrirze, a twoim ojcem i dziadkiem. W związku z tym nie chcę się do tego mieszać, zostałam trochę zmuszona. Okej? Okay? Rozumiem, nic osobistego. Zostawić waszą wyboru. To jest, powiem wam wszystko, co usłyszałam, jak Hunin i Munin zdawali relacje z tego, co się dzieje na dole. Oni mówią? Myślałam, że tylko rozmawiają umysłowo. No, to super. Prostym językiem do mnie mówisz, to ja ci gwarantuję, że tymi rękoma, tym mieczem, na pewno paru tych sukinsynów, które wspominasz, pociacham. No dobra, krótka piłka. Infodump jest taki. Diabły wygrywają aktualnie w Wojnie Krwi, nikt nie wie jak, z tym cudem, ani dlaczego. Ej, a czy diabeł jest z nami, czy demon? Nie, z wami jest demon. A diabłom podpieprzyli miecz. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie wie na pewno, ale konsensus jest taki, że diabły podpieprzyły miecz, żeby mieć bardzo silny bargaining chip. Aha! Z kim? Ze wszystkimi. Z każdym, kto chciałby się układać na temat miecza. No to może oni będą się układać z moją pięścią, jakim... Tymczasem, ogólnie rzecz biorąc, problem jest taki, że demony, ostatnio w otchłani jest gigantyczna wojna domowa. To znaczy nastąpił jakieś zachwianie równowagi pomiędzy różnymi lordami demonów. Spowodowane to było głównie tym, że Lamatshu, czyli matka demonów, ułożyła się z Lolt, królową pająków. Przez co ogólnie rzecz biorąc demony są zbyt zajęte mordowaniem siebie nawzajem, żeby jeszcze walczyć w wojnie krwi. Ja tak patrzę pytając na tą sukubkę. Ona kręci głową, że nic o tym nie słyszała. Sorry, ale nawet ja nie jestem aż tak głupi, że jesteś członkiem tej rasy. Jak nie mogłaś słyszeć o wielkiej wojnie domowej? Ponieważ nie byłam od 500 lat w otchłani. I bardzo zależy ci na mieczu miłości. I może jednak jesteś córką jakiegoś elfa? Nie, nie jestem. Ona... Widzicie, że znowu w jej oczach zbierają się łzy. Skoro musicie... Skoro ciągle mnie wypytujecie, to powiem wam, jak było. No, byłoby fajnie. 500 lat temu byłam na ziemi, żeby kusić śmiertelników. Robiłam wszystko to, co każdy demon cukup...